Dzień dobry wszystkim serdecznie i z tej strony słuchajcie vlog jak to dawno ja vlogów żadnych nie robiłem. Wiem dawno też nic na youtube nie było, um, ponieważ tak naprawdę nie mam na to ostatnio troszeczkę czasu. Jestem zajęty czymś innym aktualnie teraz, ale o tym to może później porozmawiamy. Słuchajcie, teraz jest vlog, bo dostałem bardzo dużo informacji próśb, o to żebym nagrał i powiedział co o tym myślę na temat um, najnowszych najważniejszych informacji światowych. Jakich otóż takich, że Amazon kupił Twitcha. Nie Google, jak było dużo takich wiadomości, plotek, że Google to robi. Nie, Amazon. Jak nie wiecie co to jest Amazon, to jest to jeden z największych sklepów internetowych na świecie którego jednak w Polsce jako takiego nie uświadczymy. Będą magazyny Amazonu w Polsce, ale sam Amazon do Polski nie wejdzie jako sklep jeszcze. Um, w Stanach się jeszcze Amazon zajmuje tam streamingiem filmów, muzyki i coś i tak dalej. Ale no to jest jeden z takich sklepów internetowych. No i kupił Twitcha, co dla wszystkich było jednym wielkim WTF-em. What? No jak to było nazwane? Największa ściema medialna tego roku, że to ma być Google. No i co to oznacza dla nas, dla Was, w sumie dla mnie to nic wielkiego. Słuchajcie, powiem że jak na początku była informacja o tym, że Google przejmuje Twitcha, pomyślałem sobie, no to mamy już mega korporację, która będzie miała za chwilę wszystko, ale jednak nie. Jednak się okazało, że tego nie robią, a Google próbowało wejść gdzieś w ten, w ten streaming, nie mówię, że nie było rozmów, próbowałeś w ten streaming <grym> Im to chyba za bardzo nie wychodzi, sobie nie wiem, może odpuścili e, na tą chwilę. Ale e, sprawia jest taka, że kupił to Amazon. Amazon, który cały czas jest pod kreską, żeby było dosyć e, zabawnie, ale Amazon próbuje na razie rosnąć i to przechwytuje. I teraz, co to znaczy dla Polski? E, niedawno na Twitchu ruszył e, polski menadżer, jakby tej społeczności polskiej się pojawił. Trochę mocniej zaczęli to promować, ale jest mały problem z Twitchem. Brak jakichkolwiek. Większych, sensowniejszych reklam na rynek polski, o czym wszyscy doskonale wiecie, więc tylko ci naprawdę duzi z dużą ilością subskrypcji są w stanie coś zrobić, albo ci, którzy mają ochotę po 24 siedzieć i puszczać reklamy. Kiedy google miało przejmować, pomyślałem, że kurde, to się może zmienić. Google ma przecież na te swoje studnie bez dna z reklamami, jeżeli bardzo by chciało i mogliby coś z tym zrobić. Teraz, jak przejął to Amazon, to wydaje mi się, że Polska dalej będzie gdzieś tam daleko 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 schowana i nic ciekawego z Polską się nie będzie działo bo dla Amazon najważniejsze jest jednak zachód nie Polska nie wschód ameryka to jest to Ameryka, Kanada, te jest rejony, prawda? Tam, gdzie mają swoje siedziby, tam będą, um, tam, gdzie mają swoje sklepy, tam będą, myślę, jakieś ciekawe opcje. Myślę, że będzie możliwość połączenia w jakiś sposób Amazonu z kontami Twitchowymi. Jak wiecie, na, może nie wiecie, ale. Wa Dosyć dużo youtuberów ma swoje konta na Amazonie, podpinają, na przykład jeżeli robią jakieś recenzje sprzętów, podpinają link, tak samo jak na przykład ja mam na Ceneo, kupujecie przez nich i im wpada trochę kasy, więc myślę, że to może być jakoś rozwinięte w Twitchu, ale tak naprawdę nie wiem co o tym myśleć do końca, naprawdę nie wiem co o tym myśleć, napisał, tam z Twitcha napisali, że mają dalej nie, swoją niezależność, swoich pracowników, swoje biura, nic się nie zmienia, tylko że się sprzedali. Za prawie miliard dolarów. 470? 4, 970 milionów dolarów. Na pewno. Na pewno nikt na tym źle nie wyszedł. Kto sprzedawał. No i właśnie, co to dla nas? Powiem szczerze, że. Nie wiem. Mam jednego wielkiego mindfucka, że tak się wyrażę. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że Polska dalej zostanie tym takim malutkim. Yy... Nie, czymś niewielkim dla Twitcha, bo nie interesowali się Polską od dawien dawna. Jak padło on TV, no to wszyscy przeszli na tego, reklamy się skończyły, bla, bla, bla. Wiecie, jak to wyglądało. Um, trochę lepiej jest niby teraz, ale to i tak. Czy lepiej na zasadzie, że przynajmniej jakoś próbują promować na polskich stronach Twitcha. Jak powiedzmy, że pl.twitch.coś tam, coś tam, jak jest.pl, to wtedy um, pojawią się na głównej stronie polscy streamerzy. Tylko co z tego, że będą się pojawiali polscy streamerzy, jeżeli oni z tego, jeżeli chcą zarobić, nic nie będą mieli, bo jest bida pod tym względem. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, dlaczego tak mało rzeczy jest na YouTubie, ponieważ zajmuję się ostatnio o wiele mocniej live'ami, chociaż tych live'ów nie ma. Dlaczego, jak wiecie, podpisałem kontrakt z Gaming Live TV, jest to polski serwis streamingowy. Jako pierwszy na świecie, pierwszy w Polsce. I podpisałem bardzo dla mnie ciekawy i miły kontrakt, pomagam im teraz dosyć dużo. Rozmawiamy pytają się mnie o to co by się tutaj jest potrzebne, testuję ich yy, serwis, na razie jestem dosyć zadowolony niedawno puszczę sprawdzaliśmy serwis yy, reklam, jak to wszystko działa, powiem szczerze, że tutaj też byłem zadowolony jeżeli chodzi o fill rate, byłem smutny jeżeli chodzi o ilość włączonych ad bloków, bo to wyszło 55-60% odpalonego bo kot jest głodny z tego powodu, jest smutny że one są włączone, ale ogólnie na razie testujemy. Oczywiście, wszystkie player jest zawsze na mojej stronie na emsc2.tv. No ale to jest jednak jeden z tych powodów, dla których na YouTube się zbyt dużo rzeczy nie pojawia, bo nie mam na to trochę czasu. Myślę, że za jakiś tydzień, dwa się sytuacja uspokoi, jak nowe rzeczy na Gaming Live się pojawią. W ogóle jakby ktoś chciał, każdy może streamować. Od razu też mówię, nie płacą mi za reklamowanie tej strony. Są to Polacy, którzy firmają założoną w Anglii, tak wiem, oczywiście podatki. Dlatego tak to wygląda. Jeżeli ktoś chciałby spróbować Gaming Live, postreamować, post każdy może to zrobić i dosyć łatwo jest dostać program partnerski. Um, mogę jedną rzecz powiedzieć, takie, że jest bardzo fajny fill rate: 4,5 dolara za 1000 wyświetleń. Um, a do tego wszystkiego mają podpisane umowy z polskimi agencjami reklam, więc na razie reklam nie zabraknie. To jest ważne. No ale co jeszcze mógłbym powiedzieć Wam o tym wszystkim? No nic. najbliższy środa, czwartek, piątek Zotak finału miesiąca Zotaka 2,5 tysiąca euro w puli. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Nie wiem co o Twitchu myśleć. Ja na Twitcha nie wracam w każdym razie, nie widzę takiej potrzeby. Po prostu jest to dla mnie nieopłacalne. Twitch jest dla mnie olbrzymią ruletką Daily Motion też jest dla mnie nieopłacalne, bo tam CPM, czyli za 1000 wyświetleń mam od dolara 50 do 2, przy czym rate, czyli rość wyświetlanych reklam, jest dosyć mała, niewielka do tego adblock. Um. Więc to by było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć wszystkim.